It's Sunday, so it's time for tournament defense setup. This time, we have 3 stars buff booster with all colors. Buff booster, so each active buff gives plus 20% attack. All colors, so we will be able to use strong color against tank, and of course, with all heroes available, we might see many different setups. In the past, I was using Delgun as tank. He was working well, even that he's a charge hero. In Nature Faction, other cool options are Beowulf, Toon Belit or Brienne, and fast hit 3 heroes like Alessia. Even Fianna or Federino on average speed. To be honest, we have amazing buffers in each color. Also, we have 9 or 10 rare toons already. Anyway, in this tournament, you want high damage or a lot of buffs that will increase your power. One of the most interesting heroes is Swan Maid, but remember that her dance will remove all buffs. So if you're going for Swan Maid setup, you will need healer, do not use healing over time, and fast damage dealers. Toons might be amazing with her. Let's see what I can set. Okay, Swan Maiden is not ready. Same with Brienne and Belit. Also, I don't have second LB on my heroes, so I guess my team will be fragile. Let's go with Fawn as tank, dodge and mana buff, also passive damage. Left flank, Jokohainen, dispel and buff block. Right flank, Adelaide, healing and high attack buff. Unfortunately, also precision debuff. But let's hope that my team won't miss. If you have Star Swift from Elves, she might work extremely well with Adelaide. And first idea was to use Slayers. So, Mev slot 1 and Noriel slot 5. To be honest, it's not a bad idea. So, yeah, let's go like this. Troops are cool. I don't have huge expectations because I'm missing stats from second LB. Also, on second LB, heroes have buff active from very first round. That's huge advantage. But we'll see. Red tank is risky because blue is challenge event color, but whatever. Let me know what you think about this setup. Good luck on your fights and see you next time. Witam w polskiej wersji. Jest niedziela, więc czas na ustawienie obrony do nowego turnieju. W tym tygodniu to 3-gwiazdkowe podbite ulepszenia ze wszystkimi kolorami. Podbite ulepszenia, czyli każde aktywne podbicie daje nam plus 20% więcej ataku. Wszystkie kolory, czyli będziemy mogli ustawić się silnym kolorem pod tanka. No i oczywiście, skoro wszystkie postacie są dostępne, to będziemy mogli zobaczyć wiele różnych ustawień. I w przeszłości zazwyczaj używałem Delguna jako tanka i działał całkiem nieźle, mimo tego, że jest to postać ładunkowa. Jeśli chodzi o frakcje natury, to inne ciekawe opcje to Beowulf, kreskówkowa Belit albo Brienne i szybkie postacie bijące, jak na przykład Alessia, nawet Federino czy Fianna na średniej manie. Tak na dobrą sprawę to mamy świetne postacie wzmacniające w każdym kolorze i również mamy już 9 czy nawet 10 kreskówek 3-gwiazdkowych, także możliwe, że kreskówki też będą widywane. Ale wracając do tematu, w tym turnieju chcecie albo duże obrażenia, albo sporo podbić, które zwiększą waszą siłę. A jedną z ciekawszych postaci jest Łabędzie Dziewczę, ale pamiętajcie, że jej taniec usunie wszystkie podbicia, więc jeśli chcecie użyć łabędzicy, to potrzebujecie lekarza. Nie używajcie leczenia w czasie, bo ona to leczenie wyłączy.
i szybkich obrażeń. Kreskówki tu mogą się bardzo dobrze sprawdzić. Zobaczmy, co mogę ustawić. Ok, moja łabędzica dziewica nie jest gotowa, tak samo kreskówka Brienne czy Belit i nie mam podwójnych przełamań na moich trzygwiazdkowych postaciach, więc przypuszczam, że moja drużyna będzie bardzo krucha. Ale ustawmy się w taki sposób. Jelonek na tanka, uniki i wzmocnienie many, dodatkowo pasywne obrażenia, jeśli wejdzie unik. Lewa flanka, Joko Heinen, dezaktywacja i blokada podbić. Prawa flanka, Adelaida, leczenie i wysokie podbicie ataku, niestety w połączeniu z obniżeniem precyzji, ale miejmy nadzieję, że moja drużyna nie będzie pudłować. Jeśli macie Star Swift z elfów, to ona może bardzo dobrze działać z Adelaidą, ponieważ elfy zawsze trafiają. Więc tu można pójść w bardzo wysokie podbicia, użyć Adelaidy, użyć wzmocnienia ataku i dwa razy Star Swift i ta drużyna może wymiatać. I pierwszy pomysł był taki, żeby użyć pogromców, czyli pozycja pierwsza Mev i pozycja piąta Noril. I tak szczerze, to nie jest zły pomysł. I chyba tak zostawię. Oddziały są w miarę ok. Nie mam jakichś wielkich oczekiwań odnośnie tej drużyny. Brakuje mi w niej statystyk z drugiego przełamania. Dodatkowo na drugim limicie postacie zaczynają już z aktywnym wzmocnieniem od pierwszej rundy i to jest ogromna przewaga w tym trybie turniejowym. Ale zobaczymy. Z drugiej strony czerwony tank jest ryzykowny, bo niebieski to jest kolor wydarzeń, ale zobaczymy. Dajcie znać, co myślicie o takim ustawieniu. Powodzenia w waszych walkach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.